Wtedy nie zrealizowaliśmy tego, co powinniśmy. Z drugiej strony ja też troszkę za bardzo wziąłem na siebie, bo jak zauważyłem, jak przerzucałem piłkę na lewą stronę i zaczęliśmy grać zagrywki z lewej strony, to nam zaczęły wychodzić. No chyba najwięcej bramy rzucił Patryk Kukrzyński. Widzieliśmy, że Mariusz Jurasik jest tam podstawowy zawodnik, więc go troszkę wyłączyliśmy dzisiaj w meczu, więc nie pograł tak, jak zawsze grał. My wiedzieliśmy, że musimy go zneutralizować. Wyszliśmy 5-1 ukierunkowane na niego. Mówiłem to przed meczem, że jest taka opcja zagrania. W pierwszej połowie rzeczywiście to funkcjonowało. Pan, co każdy zawodnik gra na tyle, na ile pozwoli mu obrona przeciwnika, tak? My mieliśmy przygotowaną grę obronną na całą prawą stronę. No, przygotowaniem wydawało nam się, że byliśmy dobrze. No, Szczecin nie zaskoczył niczym, ani obroną, ani atakiem. W obronie wiedzieliśmy, że mogą wyjść 3-3, że mogą podwyższyć do mnie i tak zrobili. Ja się myślę, że Czarek spodziewał się, że zagramy 3-2-1 bądź 3-3 od początku. Powiem tak, ja też się spodziewałem, że on się spodziewa. Wybraliśmy między 6-0 a 5-1 ukierunkowane. Wybraliśmy 5-1 ukierunkowane pod Zjuska, kiedy tu się wyczerpało i Połen naprawdę złapał, o co chodzi w tym wszystkim, fajnie go uwalniali. W tym momencie przeszliśmy na 3-2-1, które tak trenowaliśmy. No, obawiałem się, bo widziałem, że drużyna Zabrze to jest dobry zespół i będzie walczyła do samego końca i pokazała dzisiaj, że przegrywając 6 bramkami, nie wiem ile tam, 8 czy 7 minut do końca, potrafiła ciągnąć do samego końca i skończyło się to jedną bramką. Wynik się skończył jedną, gdzie Szczecin powinien dzisiaj z nami wygrać co najmniej 8, ale no troszkę też widocznie sobie stanęli na laurach od 50, tam drugiej, trzeciej minuty i prawie by się to na nich zemściło. Na szczęście skończyło się nie tak jak z Kwidzynem, bo trochę widmo Kwidzyna z tyłu głowy się działo. Gratulacje dla wszystkich chłopaków z mojej drużyny, którzy pokazali, że mamy charakter, potrafimy grać w piłkę ręczną i z optymizmem ja przynajmniej osobiście patrzę w przyszłość. Perfekcyjne zachowanie w końcówce Bartka Konica, który rzucił bardzo ważną bramkę. Nie najważniejszym w meczu, bo mecz trwa 60 minut, ale rzucił tą ważną bramkę i za chwilę perfekcyjnie, kiedy zobaczył, że jest 9 sekund do końca, wyprowadził piłę na swoją połowę. Oczywiście gwizdnięcie piłki na czas, ale to trwało 8 sekund i po meczu rzut bezpośredni z 17 metra, no, byliśmy w komfortowej sytuacji. Nie, pan, powiem tak, rzucam bramkę, nieważne jak, ale najważniejsze, żeby wpadła, prawda? A mówiąc tak jakby z boku, ta publiczność przychodzi patrzeć na nas, tak? I my w pewien sposób też chcemy się odwdzięczyć naszą dobrą grą i też grą jakąś tam widowiskową, prawda? No jest to potrzebne, wsparcie publiczności, szczególnie w tych momentach ciężkich, które nam się gdzieś tam w końcówce spotkania też przydarzył, gdzie straciliśmy tam, nasza przewaga zaczęła topnieć, tak? Ta publiczność była nam potrzebna i ta publiczność przyszła z pomocą, tak? Za co serdecznie dziękuję. Mocno pracujemy nad obronami, to jest zarówno 5-1, 3-2-1, jak i 6-0. Będziemy je doskonalić. Zawsze było powiedziane, że mecze piłki ręcznej wygrywa się obroną. Graliśmy w osłabieniu i musieliśmy stawiać czoło drużynie z Zabrze. Dla mnie jest najważniejsze to, że wynik jest korzystny dla nas. Czy ten wynik jest 7, 8, czy jedną bramką, to dla mnie nie ma naprawdę większego znaczenia. Słuchajcie, w obronie mówiliśmy, jeżeli grają przewagę, to Józek będzie na siebie wszystkim i pół strefy rzuca, mówiliśmy to. Bardzo te punkty nam były potrzebne, stawiają nas w dość fajnej sytuacji. Teraz mamy mecz wyjazdowy w Kielcach. Wiadomo, że tam 5 lat spędziłem, troszkę gdzieś tam w moim sercu ten klub został, ale ja jestem teraz zawodnikiem tej drużyny. Szacunkiem dla tego zespołu dla całego środowiska kielskiego, jedziemy tam wygrać, tak? Jeżeli nie chcielibyśmy tego zrobić, to po co tracić pieniądze, czas
chcemy tam pojechać i wygrać, tak? Bo jeżeli my ten mecz przegramy przed meczem, no to nie ma sensu wychodzić na boisko. Wygrał chwała temu i zbliżył się do tego, że najprawdopodobniej będzie grał w fazie play-off.